Słuchajcie, muszę wam się przyznać do czegoś, z czego nie jestem dumny. Od września nie korzystam z ThinkPada. Od września używałem tego MacBooka. Chciałbym, żeby to był żart, ale to niestety nie jest żart. Ale spokojnie, spokojnie. Dzisiaj film o tym, że właśnie po tych kilku miesiącach wróciłem na dobre tory. Bo dzisiaj będzie film na temat mojego nowego lapka. Serio, dowolony jest ten laptop. Jaram się jak małe dziecko. Lecimy. Także dzisiaj będzie film o moim nowym laptopie. I w ostatnim czasie nie robiłem specjalnie dużo materiałów na temat laptopów, bo jeżeli robię już coś o laptopach, no to musi być to albo ThinkPad, oczywiste, albo laptop musi mieć coś naprawdę niezwykłego, coś co wyróżnia go spośród tłumu. I powiem wam, że ten MSI GS66 Stealth jest to jeden z najmocniejszych, jeden z najdroższych laptopów, jaki kiedykolwiek testowałem, więc jestem naprawdę mega podekscytowany tym sprzętem. Mamy tutaj na pokładzie Nvidia RTX 3080 z 16 GB pamięci VRAM. Mamy 8-rdzeniową, 16-wątkową i 7 i aż 32 GB RAM, żeby Premiere Pro mógł sobie go troszeczkę zjeść. I w dzisiejszym materiale odpowiem wam na pytanie, dlaczego wybrałem ten konkretny laptop, a nie inny. Pokażę wam, jak na takim laptopie mi się pracuje, a także oczywiście sprawdzimy, jak radzi sobie w grach. Mamy tutaj w końcu 3080, nie? Myślę, że dość ważne w tym materiale jest zrozumieć, do czego ja osobiście używam laptopa, bo wiem, że to się po prostu różni od tego, jak ludzie korzystają ze sprzętów mobilnych. Prawdę mówiąc, do rzeczy takich jak przeglądanie internetu, odpisywanie na maili, komunikacje ze znajomymi, czy po prostu pisanie scenariuszy, wystarczyłby mi ThinkPad X220. No nie czarujmy się, do tego typu rzeczy to nie trzeba mieć jakiegoś sprzętu z NASA. Niestety, jak zapewne wiecie, złożyło się tak, że robię filmy i potrzebuję też czasami popracować mobilnie poza tutaj studio. No i do tego sprzęt już potrzebuję, żeby był dość mocny, żeby sobie poradził po prostu z projektami, które robią się coraz bardziej złożone z filmu na film. No i dodatkowo też sporadycznie czasami przydałoby mi się mieć sprzęt, który mobilnie jest w stanie uruchomić jakieś gry na przyzwoitych ustawieniach graficznych. Czyli przede wszystkim w pierwszej kolejności dla mnie, jeżeli chodzi o laptopa, jest ważna praca i to, żebym mógł poskładać na nim film w 4K. W drugiej kolejności, ewentualnie opcjonalnie, żebym mógł uruchamiać jakieś gry, co też będzie miłym bonusem. Ale żeby zrozumieć decyzję o wybraniu tej czarnej piękności, musimy nieco cofnąć się w czasie do sprzętu, który używałem poprzednio, czyli MacBooka Pro 16-calowego. Jabłuszko kupiłem nowe we wrześniu i do dzisiaj na stronie producenta jego cena wynosi jedyne... Ile? No tak, jest to potwornie drogi sprzęt. Swoją drogą cena MSI GS66 też potrafi wywalić z kapci, ale tą niespodziankę pozwolę wam odkryć samemu, gdy klikniecie sobie w link w opisie. I szczerze mówiąc, w tamtym czasie, w okolicach września, było to moje główne narzędzie pracy, bo kupiłem go z myślą o programie Final Cut, który jest właśnie do montowania, dostępny tylko i wyłącznie na Macach. I co by tutaj dużo nie mówić, Final Cut działa rzeczywiście fantastycznie, ale okazało się, że pod koniec zeszłego roku i tak przerzuciłem się w całości na pakiet Adobe, bo okazało się, że tam mogę filmy montować szybciej, lepiej i po prostu oszczędza mi to i tak więcej czasu. No i w momencie, w którym przestałem korzystać z Final Cut'a, tak na dobrą sprawę macOS stał mi się totalnie zbędny i mogę spokojnie montować sobie na swoim PC-cie stacjonarnym. Do tego w Macu wkurzało mnie naprawdę kilka rzeczy. Przede wszystkim brak jakiejkolwiek możliwości rozbudowy. 16 GB RAM-u pod Premiere Pro to jest totalny żart. Oczywiście tak, RAM jest przylutowany. 512 GB dysk, okazało się, że to też jest trochę mało i zgadliście, również jest przylutowany i nie mogę go wymienić. Do tego ostatnim gwoździem do trumny były porty. Thunderbolt 3 jest spoko, naprawdę bardzo lubię to złącze, ale nie w momencie, gdy jest to jedyny port w laptopie. To całe żonglowanie donglami po prostu doprowadzało mnie już momentami do wszewskiej pasji. Dlatego też właśnie zacząłem szukać nowego laptopa, bo w momencie, gdy przestałem korzystać z Final Cut'a, no to MacBook stał mi się totalnie zbędny.
Szukając nowego laptopa, wiedziałem, że chciałbym mieć tutaj kartę graficzną RTX, najlepiej z serii 3000. Głównie ze względu dlatego, że w kartach NVIDIA mamy coś takiego jak NVENC, o którym opowiadałem już wiele razy. NVENC jest to encoder kodeku H264 i H265, który w znaczącym stopniu pomaga nam właśnie renderować materiały, ale także sam proces pracy na nich jest o wiele uproszczony i działa po prostu o wiele szybciej niż gdybyśmy używali do tego procesora. Swoją drogą zrobiłem kiedyś o tym cały materiał, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie kliknąć sobie w kartę. Na dobrą sprawę przy wyborze miałem tutaj trzech kandydatów. Myślałem nad Razer Blade 15 Pro z 2021, właśnie MSI GS66 Steel, którego finalnie wybrałem, a także rozważałem Asusa Zephyrusa G14. Swoją drogą w wyborze bardzo pomógł mi film Austina Evansa, który podesłał mi kolega, pozdrawiam Mateusz, gdzie właśnie zestawione ze sobą były Zephyrus i Razer Blade. Z tego filmu wynika po prostu, że Razer Blade zwyczajnie nie radzi sobie z chłodzeniem swoich podzespołów. Znowu G14 średnio podobała mi się z wyglądu, na plus fakt faktem, że miała procesor AMD Ryzen, ale poza tym można ją dostać obecnie jedynie z RTX-em 3060. Dlatego finalnie postanowiłem wybrać ten laptop MSI GS66 Steel, bo raz, że naprawdę z wyglądu mega mi się podoba, bo jest taki właśnie Steel, jest taki niepozorny, jest po prostu elegancki i minimalistyczny, a do tego ma naprawdę bardzo mocarne bebechy, no i wydawało mi się, że idealnie wpisze się w to, co ja robię. Zresztą mówiąc o samym laptopie, wyświetlę Wam teraz na ekranie jego pełną specyfikację. Jak mówiłem, mamy tutaj 3080 z 16 GB VRAM-u i mamy tutaj też 95W TGP, mamy i7, która ma 8 rdzeni, 16 wątków, do tego 32 GB RAM dual channel, tak aby Premiere Pro mógł się najeść, i 2 TB SSD. Ogólnie laptop naprawdę wizualnie mega mi się podoba. Jest elegancki, minimalistyczny, nie rzuca się w oczy. Do tego mamy bardzo wygodną klawiaturę z podświetleniem RGB, na której pisze mi się osobiście bardzo dobrze. No i także całkiem rozsądnych rozmiarów touchpad, który jest mega precyzyjny jak na laptopa gamingowego, a w laptopach gamingowych nie zawsze mamy precyzyjne touchpady. Do tego mamy głośniki, które są umieszczone na dole laptopa i grają naprawdę całkiem fajnie. Mamy matrycę, która ma 1080p z wysokim odświeżaniem 300 Hz. Akurat szczerze mówiąc, dla mnie odświeżanie 300 Hz nie ma specjalnie dużego znaczenia. Mi osobiście zależało bardziej na drugiej rzeczy, bo okazuje się, że ten laptop jest prekalibrowany fabrycznie i możemy sobie tutaj wybrać profil kolorów sRGB. Co za tym idzie? Mam pewność, że kolory, które mam na ekranie, są precyzyjnie odwzorowane i w momencie, gdy składam film, wiem, że nie ma tam żadnego przekłamania. I gdy wprowadzam poprawki, wiem, że to będzie dobrze wyglądać. I słuchajcie, w ogóle hit sezonu. Mam porty. Rozumiecie to? Mam porty. Mam taki zwykły port do ładowania, ale mam też, słuchajcie, Thunderbolta 3 z opcją ładowania, pełne HDMI, 3 zwykłe USB typu A i jedno zwykłe typu C, Ethernet i combo jacka. Żegnajcie dongle. W końcu. No, a teraz nieco chciałbym Wam opowiedzieć o wydajności. No i teraz słuchajcie, to co tygrysy lubią najbardziej, czyli wydajność. Wydajność i cyferki. Jak mówiłem, dla mnie największym wyznacznikiem miała być tutaj wydajność Premiere Pro. I zacznę może od czasów renderów, bo to może już Wam uświadomić, jak duży jest to dla mnie przeskok. Moi drodzy, poniżej 6 minut film był w stanie wyrenderować się na MSI z użyciem NVENC-a w RTX-ie. Natomiast w przypadku MacBooka render trwał aż prawie 19 minut. No jak sami widzicie, przeskok tutaj jest naprawdę ogromny. I na dobrą sprawę to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo to jest sama wydajność renderu. No sama linia czasu działa po prostu wybornie. Przez to, że mam zdecydowanie więcej RAM-u, bez problemu klipy mieszczą się w pamięci i same miniatury generują się również bardzo szybko. Do tego dzięki temu, że mam RTX-a, sama linia czasu po prostu śmiga aż miło. Mogę sobie teraz mobilnie na laptopie poskładać film i praktycznie nie mam żadnej różnicy w działaniu Premiere Pro w stosunku do peceta, na którym zwykle montuję i widzicie go tutaj za mną. Więc to jest naprawdę bardzo duży plus dla mnie. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki w syntetycznych benchmarkach dotyczące procesora, to szczerze mówiąc nie jest tutaj jakaś wielka przepaść, gdy popatrzymy sobie na Cinebench'a. Wyniki tutaj nie są jakieś powalające. W przypadku Blendera zresztą jest podobnie,
ale w przypadku Blendera możemy również skorzystać z akceleracji RTX-a. Za tym idzie, możemy skorzystać z tak zwanej technologii OptiX. No i cóż, no co tu dużo mówić, no taki laptop MSI no bez problemu totalnie deklasuje MacBooka. No także mówię, w tych takich syntetycznych testach no praktycznie nie ma co zbierać. MSI wypada praktycznie zawsze lepiej, no co nie powinno dziwić, bo po prostu na papierze mamy lepszą specyfikację. Także dodatkowym benefitem tego laptopa, z racji tego, że mamy dość mocny procesor, no i mamy jedną z najmocniejszych kart graficznych, jaką możemy mieć w laptopach, no to również gry działają wybornie. Wrzuciłem wam tutaj taki zbiorczy wykres z kilku tytułów, w które obecnie gram, w tym Forza Horizon, Cyberpunk, Wiedźmin czy Doom Eternal. No nie jest to chyba wielkim zaskoczeniem, że gry na takim laptopie działają fantastycznie. Chociaż trzeba sobie tutaj powiedzieć, że w niektórych momentach wydajność 3080 jest troszeczkę ograniczana właśnie przez procesor. Po prostu karta graficzna jest na tyle mocna, że procesor nie jest w stanie za nią nadążyć i mamy troszeczkę bottleneck z jego strony. Z tego też powodu ubolewam, że MSI nie zdecydowało się zastosować w tym laptopie procesorów z serii AMD Ryzen, no bo byłoby to po prostu troszeczkę lepiej wyważone. Poza tym mam tutaj jeszcze parę innych fajnych feature'ów NVIDIA. RTX-y mobilne posiadają już technologię Resizable Bar, co za tym idzie mamy pełen dostęp do pamięci VRAM, nie w takich kawałkach po 256 MB. Oczywiście z racji tego, że jest to RTX, mamy dostępną technologię Ray Tracingu i co najważniejsze DLSS, bo to jest po prostu rewelacyjna technologia. Co za tym idzie, możemy sobie wziąć takiego Cyberpunka 2077, możemy odpalić wszystko na ultra. Wszystko z ray tracingiem na ultra, włączyć DLSS, no i możemy cieszyć się wynikiem na poziomie 53 klatek. Gdy chcemy sobie zagrać w Control, również z ray tracingiem i DLSS-em jesteśmy w stanie wyciągnąć naprawdę bardzo przyzwoitą ilość klatek. Więc jest to laptop, który uruchomi praktycznie każdą grę i gdy będę chciał sobie sporadycznie, mobilnie pograć, to nawet nie muszę myśleć, czy gra pójdzie, bo oczywiście, że pójdzie. Z dodatkowych bajerów, gdybym chciał sobie przykładowo czasami pograć w Valoranta, to mógłbym na przykład skorzystać z technologii NVIDIA Reflex, która dodatkowo jeszcze redukuje opóźnienia systemowe, no i w połączeniu z 300-hercową matrycą, no to pewnie byłbym trochę lepszy. Chociaż dla mnie już chyba i tak nie ma ratunku w Valorancie. Ugh, straszne flashbacki. Chciałem tutaj jeszcze zwrócić uwagę na temperaturę i kulturę pracy. Sprawdziłem temperatury przy graniu w Red Dead Redemption. No i cóż, tutaj te temperatury są raczej stosunkowo spodziewane jak na laptopa tej klasy. No, zwykle laptopy mają podobne wyniki. Natomiast jeżeli chodzi o sam stres test procesora Cinebenchem, no to tutaj bez problemu był procek w stanie dobić do 95 stopni. No jest to dużo, nie bójmy się tego powiedzieć. Są to bardzo wysokie temperatury, zwłaszcza te na procesorze, no ale niestety to już jest taka specyfika, że laptopy zwykle mają tak skorygowane krzywe wentylatorów, że no, te temperatury w okolicach 90 czy nawet 100 stopni, no czy nam się to podoba, czy nie, to jest po prostu standard. Natomiast jeżeli chodzi o generowany hałas, no również jest on typowy dla laptopów gamingowych, nie są to najcichsze urządzenia. Natomiast co fajne, z racji tego, że mamy RTX-a 3000, mamy do dyspozycji taką technologię jak Whisper Mode 2.0. W uproszczeniu jest to technologia, która raz, że ogranicza nam ilość klatek, ale tutaj dzieje się pod maską zdecydowanie więcej niż po prostu same surowe ograniczenie ilości klatek. Tutaj jest również zaangażowana sieć neuronowa po to, żeby tak optymalnie regulować wentylatory, żeby laptop był jeszcze cichszy niż po samym sztucznym ograniczeniu klatek. No i co tu dużo powiedzieć, rzeczywiście działa to dobrze, bo laptop staje się naprawdę cichutki. No i w momencie, gdy przykładowo ktoś z was sobie gra w taką grę AAA, jak na przykład Red Dead Redemption i nie zależy wam na tym, żeby mieć tam więcej niż 60 klatek, można sobie Whisper Mode włączyć, no i wtedy laptop będzie troszeczkę cichszy. Na samym końcu chciałbym również jeszcze poruszyć kwestię baterii. Mamy tutaj baterię 100 Wh, czyli największą baterię, jaką można wziąć na pokład samolotu. Z racji tego, że nie mamy tutaj technologii Advanced Optimus, czas pracy na baterii, szczerze mówiąc, nie jest jakiś powalający. Przy takim zwykłym przeglądaniu internetu i oglądania Netflixa, szczerze mówiąc, ja byłem na tym laptopie w stanie maksymalnie wyciągnąć od 4 do 6 godzin. No nie jest to wynik, który urywa tyłek i zwłaszcza po tym, że mamy tak dużą baterię, szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie to czas mniej więcej o godzinę czy dwie dłuższy. I z racji tego, że jest to sprzęt mega drogi,
też musiałem się przyjrzeć jego wadom i nawet chyba byłem troszeczkę bardziej wybredny ze względu na jego cenę. Po pierwsze, minusem jak dla mnie jest brak slotu na karty SD albo na karty microSD. Z racji tego, że ja właśnie chcę używać tego laptopa do montowania filmów, no to jest to troszeczkę dla mnie minus, no i będę musiał po prostu w plecaku nosić zewnętrzny czytnik kart na USB, gdybym po prostu awaryjnie potrzebował zgrać sobie materiał z aparatu. Drugim minusem jest wybór matrycy 1080p. Zabrakło tutaj wariantu 1440p. Myślę, że to byłoby idealne do tego, co ja robię. Dla mnie 300 Hz nie ma aż tak dużego znaczenia, jak mówiłem wcześniej. Natomiast 1080p jest ok, nie jest to jakoś super złe, ale po prostu no, w tej cenie można by chcieć troszeczkę więcej. Kolejną wadą jest to, co mówiłem, że MSI zdecydowało się tutaj wykorzystać procesor Intela. Niestety, akurat testowałem jakiś czas temu Asusa, który posiadał procesor AMD, no i co tu dużo mówić, no po prostu zamiata podłogę Intelem. Tutaj wyniki syntetyczne są naprawdę o wiele, wiele lepsze, a do tego czas pracy na baterii jest lepszy przez to, że mamy troszeczkę mniejszy proces litograficzny. I kolejnym takim minusem są domyślne krzywe wentylacyjne, które moim zdaniem są totalnym nieporozumieniem, bo laptop nawet w trybie maksymalnego oszczędzania energii cały czas kręci wentylatorami, nie mam zielonego pojęcia po co. Natomiast można na całe szczęście sobie to manualnie wyregulować, ja tak zrobiłem i jestem teraz mega zadowolony. No i ostatnim takim drobnym minusem może być to, że również mamy wylot ciepła w stronę, gdzie zwykle trzymamy rękę z naszą myszką. Nie jest to coś, co mi osobiście przeszkadza, ale wiem, że niektóre osoby zwracają na tego typu rzeczy uwagę. Dla mnie nie jest to duży problem. Ja jestem naprawdę mega zadowolony z tego laptopa, bo ma praktycznie wydajność lepszą niż moja stacja robocza. Co, może czas na upgrade peceta czy coś? Zobaczymy. W każdym razie z laptopa jestem zadowolony, spełnił on moje oczekiwania, pracuje mi się na nim naprawdę fantastycznie, no i liczę na to, że będzie mi służył przez parę dobrych lat. Jeżeli jesteście zainteresowani tym laptopem albo innymi, które posiadają RTX-y z serii 3000, pamiętajcie, żeby zerknąć sobie na linki w opisie, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.